A literacko bliższy jest panu Wańkowicz czy Hrabal? Wańkowicz w życiu. Wańkowica w ogóle przeczytałem może jakieś pół książki. To nudziarz straszny. No ale Nestor reportażu. No to co z tego, ale mnie to nudzi jak cholera. Reportażysta. Nudzi jak cholera ten Wańkowicz. Pruszyński, no tak, ale to wszystko są jakieś ramoty. Ja jak się nudzę, to po 50 stronach książkę po prostu kończę. Także Wańkowicza zaczynałem wszystko, co napisał. I to po prostu jest straszne dla mnie. Czyli nie przetrwało próby czasu, tak? Nie, no może dla kogoś przetrwało. Ja poznałem ostatnio, szedłem do kinoteki i młoda kasjerka w kinotece czytała Wańkowicza w ogóle między obsługiwaniem klientów, sprzedając bilety. Także ja myślę, że on może znaleźć swoich fanów, ale ja nie znoszę po prostu. A to jak to jest coś, że... Także Hrabal, oczywiście, że Hrabal. Jak to jest, że pany przedstawia, wszyscy myślą sobie pokątnie, że przeciętnie, że Czesi to wesoły naród, ale z pana książek tak nie wynika wprost. Raczej ja po lekturze pierwszej pana książki Gotland byłem raczej taki smutny, bo jest, to tam nie było tak fajnie, jak myślałem. Cieszę się, że pan to mówi, bo właśnie ja uważam, że ja nie przedstawiam Czechów jako naród tylko wesołków i naród tylko ludzi, którzy, prawda, zadowoleni z życia siedzą przy piwie. Ta czeska radość to jest, szczerze mówiąc, radość ze smutku, która się bierze. To jest taka obrona przed ujawnieniem swojego smutku, przed zderzeniem się też z jakimiś przykrościami życia. I to jest pewna maska, pewna twarz. I cieszę się, że pan to zauważył, bo ja rzeczywiście mam wrażenie, że staram się pokazać ich z dwóch stron, znaczy pokazać tę warstwę wierzchnią i tę warstwę, która jest pod tym śmiechem. A czy Czesi w ogóle znają polską literaturę? No coraz więcej wychodzi polskich książek. Oni się tak nie garną za bardzo do czytania polskich książek. Nie mamy tam dobrej, tak powiem, renomy w młodym pokoleniu, bo starsza generacja ludzi po 50 zna polską literaturę, ponieważ w socjalizmie oni oglądali polską telewizję, czytali polskie książki, te książki, które, na przykład tłumaczenia zachodnich autorów, które nie mogły wyjść w Czechosłowacji. Więc jakby polska kultura nie jest im tak obca. Natomiast młodsze pokolenie już mniej, ale ostatnio wyszło bardzo dużo Gombrowicza i teraz właśnie jadę do Pragi. Za tydzień będę prezentował polski reportaż. Mam nadzieję, że poza moimi książkami zaczną wychodzić książki polskich reporterów i duże szanse na wyjście teraz w Czechach ma Wojciech Tochman, Paweł Smoleński, mam nadzieję, że Lidia Ostałowska, bo Hanna Kral już zaczęła wychodzić, właśnie jedziemy z Hanną Kral prezentować się. Czy polski reportaż już na stałe przeniósł się do książek? No bo rozumiem, że w prasie drukowanej jego miejsce się kończy. No coraz gorzej, niestety, coraz gorzej. A z drugiej strony w literaturze książkowej ma się coraz lepiej. Wydawnictwo Czarne, można powiedzieć, wypływa na reportaży. Czyli to jakby koniec prasowego, a początek... Nie, no ten prasowy będzie jeszcze na pewno istniał w jakiejś formie. Może będzie krótszy, może będzie bardziej zdawkowy, może będzie... Reportaż jest bardzo kosztowny dla redakcji. To jest najkosztowniejszy gatunek dziennikarski, bo wymaga środków i czasu. No siłą rzeczy przychodzi do książek. No taka zmiana miejsca, nic złego się nie dzieje moim zdaniem.